Cześć, witajcie. Ponieważ mój niedawny materiał o antycznej Motorola z antenką spotkał się z całkiem sympatycznym przyjęciem z Waszej strony, prosiliście o więcej takich filmów, no to jedziemy. Dziś na tapet telefon z troszeczkę późniejszego okresu, z początku lat 2000, ale by było zabawnie, znowu Motorola. Tym razem jest to klapkowa Motorola T720, którą kupiłem bodajże w 2002 lub 2003 roku. Niestety nie pamiętam dokładnie, wybaczcie, moja pamięć już się srogo zatarła. Dlaczego wtedy kupiłem ten telefonik? Wówczas, na tamte czasy, ten telefon był naprawdę mocno na bajerze. Miał, słuchajcie, polifoniczne dzwonki. Co prawda one brzmiały trochę jak monofoniczne, no niemniej polifonia jakaś tam była, przynajmniej taką obiecywał producent, zresztą posłuchajcie. Oprócz polifonii miał kolorowy wyświetlacz. I moi kochani, na tamte czasy ten wyświetlacz był taki całkiem, miał rozdzielczość 120x160 pikseli. Wow! Do kompletu telefon miał jeszcze na zewnątrz już monochromatyczny, pomocniczy wyświetlaczek. On miał tam jakieś 96x32 piksele bodajże. Malutki, ale pokazywał godzinę, pokazywał jakieś tam powiadomienie o nieodebranych połączeniach. Świecił się na niebiesko. Teraz jak widzicie w tym moim egzemplarzu, to podświetlenie już chyba troszeczkę zdechło. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, był podświetlany błękitnie i wyglądał naprawdę spoko. Zresztą jeżeli chodzi o design, ten telefon był całkiem fajniusi. Można było odebrać oczywiście połączenie, rozchylając klapeczkę, zakończyć zamykając obudowę z hukiem, także było mnóstwo bajeru, a poza tym telefon miał jeszcze jeden fajny dodatek. Można było do niego dokupić aparat fotograficzny dopinany tutaj do złącza. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, zdjęcia były beznadziejne, ale na tamte czasy to było sztosiwo. No niestety, ten aparacik gdzieś mi wcięło. Pamiętam, że go miałem jeszcze w takim fajnym granatowym futeraliku. Żałuję bardzo, że nie mogę go Wam teraz pokazać. W każdym razie był dopinany tutaj, miał obracany obiektywik. Nic wielkiego tym się nie dawało sfotografować, no ale był aparat. Co więcej, po zmianie softu, rezygnując z obsługi e-maili, bo ten telefon już e-maile potrafił, słuchajcie, obsługiwać, można było przerzucić soft tak, żeby telefon obsługiwał MMS-y ze zdjęciami właśnie z tego aparaciku. Takie to dziwne rozwiązania były, ale wróćmy do samej konstrukcji. Co jeszcze oferował ten telefonik? WAP. Moi drodzy, WAP to był taki pierwotny internet dla prostych telefonów, bardzo uproszczony, a że akurat nasza firma wówczas bawiła się w tą technologię i dosyć mocno się nią zajmowaliśmy, no to w tamtym okresie taka Motorola była niemalże niezbędnym dla mnie urządzeniem. Jednakowoż z tej Motoroli powiem Wam szczerze, że korzystałem stosunkowo krótko. Dlaczego? Kurzały mnie dwie rzeczy. Przede wszystkim bateria. Bateria oczywiście, tak jak przystało na telefon z początku lat 2000, wyjmowana. Ona miała bodajże 500 mAh. Żeby było zabawnie, słuchajcie, ona nadal działa, nadal się ładuje, nadal trochę trzyma. No ale właśnie, dlaczego zrezygnowałem z tego telefonu? Ano dlatego, że trzymał 2 dni. Jak na tamte czasy, to było to osiągnięcie dosyć marne. Oczywiście można było to tłumaczyć tym, że telefon miał szereg bajerów, mnóstwo funkcji, kolorowy jednak prądożerny, tak, wyświetlacz, a ta bateria była stosunkowo niewielka, no bo musiała się mieścić w połówce budowy. Patrzcie, zupełnie jak teraz, tak? Teraz też klapki trzymają krótko i mają malutkie wyświetlacze na zewnątrz, ale ta historia zatacza koło. Wróćmy jednak do naszej motki. Wkurzała mnie ta bateria, bo jak na ówczesne standardy to trzymała stosunkowo krótko, ładowała się stosunkowo długo, mam nawet jeszcze oryginalną ładowarkę do tego telefonu, patrzcie. Co ważne, jeszcze ładowarka miała takie fajne złącze z takim klipsem. Sprawiał on, że kiedy telefon podłączyliśmy do ładowania, ładowarki nie dawało się wyciągnąć przypadkiem, tylko trzeba było nacisnąć guziczek i dopiero wyjąć wtyczkę. Taki bajerek. W każdym razie w moich oczach bateria rozłożyła ten telefon, a kolejną rzeczą, która sprawiła, że tego telefonu przestałem dosyć szybko używać, była obudowa. Słyszycie to, nie? No, do jakości obecnie stosowanych obudów, nawet tych z tworzywa, to trochę i daleko. Całość trzeszczy, całość jest luźna. To wszystko jest luźne, to wszystko trzeszczy, rozchodzi się w rękach. Nie była to jakość, której bym oczekiwał już wówczas od porządnego telefonu, a był to telefon nie tani. W roli narzędzia komunikacyjnego ta Motorola spisywała się całkiem przyzwoicie. Tutaj zastrzeżeń poważniejszych do tego telefonu nigdy nie miałem. Zasięg miała całkiem fajny, bo antenka jednak jeszcze ciągle była na zewnątrz. Troszkę irytujące było z kolei menu w tym telefonie. Poruszaliśmy się po nim za pomocą 3 przycisków funkcyjnych, nawigatora, no i oczywiście 2 słuchaweczek. I w sumie to menu nie byłoby złe, ale było w nim kilka takich dosyć karkołomnych rozwiązań, na przykład żeby wysłać SMS pod
jeden z 500 kontaktów, które mogliśmy przechowywać w pamięci tego telefonu, no trzeba było się tam zdrowo naklikać. Oczywiście w przypadku tego telefonu nie można mówić o żadnym 3G, nie można mówić o Bluetooth, nie było oczywiście NFC, nie było też używanej w tamtych czasach dość powszechnie jednak IRD. Był za to specyficzny dyktafon, można było nagrywać trzymając dodatkowy przycisk na boku budowy, kiedy go puściliśmy, nagrywanie się przerywało. Trochę upierdliwe to było, ale było. Były też, słuchajcie, gry jawowe. Można sobie było taką grę pobrać i nawet zagrać. Jak to wyglądało? No mniej więcej tak. A z rzeczy jeszcze ciekawych, mogliście sobie na przykład, kiedy mieliście odpowiedni program do komputera i odpowiedni przewód, jak widzicie, nie było USB wtedy typowego, mogliście sobie na przykład wrzucić tapetkę ze swoją dziewczyną, koteckiem, czy z czym tam chcieliście. Jakoś to nawet wyglądało naturalnie na tym ekranie, można było swobodnie liczyć piksele. Niemniej to wtedy kolorowy wyświetlacz to było takie wow, że powiem wam szczerze, no, robiło robotę, można było takim telefonem zdrowo przyszpanować. Szczególnie, że z daleka, dopóki się go nie wzięło w dłoń, to prezentował się naprawdę bardzo, bardzo zacnie. Klawiaturka była całkiem wygodna, podświetlona na niebiesko. No, był to taki telefon z gatunku tych sztosowych wówczas. No ale tak jak powiedziałem, po jakimś czasie cały czar pryskał, bo to zaczynało trzeszczeć, zgrzypieć, rozłazić się w ręku i tak dalej. Zatem moje uczucia względem tego telefonu akurat nie są jakieś tam szczególnie ciepłe. No nie postanowiłem go wam pokazać, bo na swój sposób był ciekawy i zdaje się to chyba była pierwsza klapka Motorola, o ile mi pamięć nie zawodzi, z kolorowym ekranem właśnie. No i cóż, teraz chyba zakończymy już naszą podróż do 2002 roku, a w kolejnym odcinku, no jeszcze nie wiem gdzie się przeniesiemy, ale zobaczycie. To do zobaczenia. Cześć.